Witam Państwa, nazywam się Maciej Hołuj i będę miał przyjemność prowadzenia nowego programu sportowego w telewizji ITV Myślenicy. Do studia będziemy zapraszać sportowców, trenerów i działaczy. Zapraszam serdecznie, wrzuć na sport. Sport. Dzisiaj będzie offroadowo. Naszymi gośćmi są aktualny prezes Myślenickiego Klubu Motorowego, Jakub Cięciel. Witam serdecznie. Dzień dobry. Oraz Cyprian Cichoń, który pełni funkcję skarbnika. Tak, witam. Panowie, zacznijmy naszą rozmowę może od tego, od rozszyfrowania, znaczy nazwę rozszyfrowaliśmy już, bo to wiadomo, że Myśliński Klub Motorowy, ale chciałbym wreszcie powiedzieć, bo jesteście w strukturach tej organizacji od bardzo dawna. Ty jesteś, Kuba, od początku. Dokładnie, od samego powstania Tak, klubu. Może byś powiedział parę słów na temat samej organizacji, samego klubu, czym się zajmujecie, na czym to polega? Klub powstał w 2013 roku. Zebrało się kilku przyjaciół, garstka nas była, 8 osób, 7, 9, dokładnie nie pamiętam. Stwierdziliśmy, że na naszym terenie brakuje, jako tutaj południe Polski, jako Małopolska, jako Myślenice, brakuje eventów po prostu albo wydarzeń, które związane są nie tylko z płaskimi wydarzeniami, jak rajdy płaskie. Chcieliśmy coś wejść poza takie twarde, ubite drogi i wymyśliliśmy, iż zrobimy stowarzyszenie, klub działający na zasadzie offroadu. Początki były takie, iż weszła bardzo mocno w naszą organizację sekcja motorowa, czyli cross country i tak dalej, i tak dalej. Było to bardzo popularne. Zdarzało się, iż przyjeżdżało nawet 200 zawodników na taki event do jazdy. Trwało to 5-4 lata, jakoś tak. Później z braku terenu, którego nie uzyskaliśmy, bo to było na terenach Świnnej, Poręby, teraz tam jest Zalew Mucharski. Kawałeczek od Myślenic. Tak, kawałeczek od Myślenic, ale dalej pod Myślenicem, czyli Myślenicki Klub Motorowy. Z braku terenu, ponieważ to miało mieć około 7-8 km taka trasa na zawodach, musieliśmy zmienić troszeczkę struktury działania i organizacji eventów. Z racji tego, iż na terenie Myślenic bardzo mało jest prywatnych działek i właścicieli gruntów, którzy chcą udostępnić to pod takie, a nie inne wydarzenia, dostaliśmy zgodę od Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w pewnym tam okresie, nie pamiętam czy 16 czy 18 rok to był, na zrobienie eventu na terenie Krzyszkowic, na takim starym wyrobisku gliny. Zresztą to mamy zdjęcie tutaj... jest, przedstawiał fragment tego. Tak, tego to terenu. Akurat mamy zdjęcie, w której jedzie klasa Adventure. Bardzo ciekawa klasa, możemy później rozwinąć temat. Generalnie udało się zrobić jeden, drugi, trzeci, piąty, dwunasty event zawsze i tylko i wyłącznie pod zbiórkę pieniędzy dla osób potrzebujących. Zawsze to było charytatywne. Ale to zaraz powiemy sobie o połączeniu tych eventów z działalnością charytatywną. Z tego co wiem, to ten teren, o którym wspominasz, wspomniałeś przed chwilą, to jest ciągle teren, na którym organizujecie te zawody, prawda? Tak jest. Tak jest. Cały czas aktualnie mamy zgodę, czasowe zgody otrzymujemy na korzystanie z terenu, więc no, nie mamy innych. Więc tutaj teren, który jest Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz tutaj muszę wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, ludzi głębokiego serca, złotego, którzy nam dają tereny przynależące, sąsiadujące do tego terenu, jesteśmy w stanie zorganizować. Mieszkańcy, mówisz o mieszkańcach. Mieszkańcy. To są nie tylko mieszkańcy Krzyszkowic, oni są rozrzuceni, prawda, no właściciele działek. Tak. Dają zgody, które nam potrafią rozłożyć skrzydła na tyle, abyśmy zrobili event nie tylko w jednej płaszczyźnie. Jest, prawda, tam cztery różne klasy, teraz się pojawiają dwie nowe, bo ostatnio wypaliła impreza, były bardzo dobre opinie na ten temat, jeżeli chodzi tutaj o klasę quad.
Więc będziemy to starać się tak jak najbardziej pompować ten teren, na ile się go da, żeby go wykorzystać w każdym centymetrze. Rozumiem. Kiedy był ostatni event? Kiedy ostatnie zawody rozegraliście tam? Ostatni event rozegrał się rok temu na wiosnę. Marzec, kwiecień zeszłego roku, 2023. Czy te zawody są na tyle już popularne? No bo wspomniałeś, że około 12 tych eventów zorganizowaliście. Jakbym dobrze policzył, to może było więcej. Może więcej. Bezpiecznie powiedzmy 12. Jaki zasięg terytorialny? Zawodnicy przyjeżdżają skąd do Was? Czy jesteście znani już z organizacji tych zawodów? No już mówię, o co chodzi. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z klientem, powiedzmy, nie? Z osobą zainteresowaną eventem. On jest aż zza Rzeszowa. Zobaczył plakat, gdzieś mu wyskoczyło, coś się będzie działo w MKM. Ja on chce sprawdzić, zapytać się, a ma kontakt ze mną, więc dzwoni, co tam, jak tam, ile minutów tego, kiedy się zapisywać. Nowy targ, Proszowice, chłopaki jeżdżą, Wadowice przyjeżdżają. No, południe Polski nam zjeżdża, nie? A żeby były takie dalsze załogi skądś tam, to był taki event, że nie wszczelił się w inne różne Rozumiem. Imprezy. Terminy, tak? Tak, to przyjechali ludzie nawet i spod Łodzi były dwie załogi. No pięknie. Ale to było po prostu tak, że super jakoś to tak pozaklejało się, nie? Pięknie. Chciałbym Cypriana teraz zapytać, bo jako skarbnik te eventy są połączone ze składkami charytatywnymi, prawda? Jak to wygląda formalnie? Formalnie wygląda to w ten sposób, że no my jako klub nie możemy zbierać pieniędzy, więc wszystko idzie przez fundację. Są osoby z fundacji, które chodzą z puszkami. Z jakiej fundacji? To już wybieracie. Z różnymi fundacjami współpracujecie. Tak, tak, dokładnie. Wygląda to w ten sposób, że po prostu, tak mówię, chodzą po prostu panie z fundacji z puszkami zaklejonymi przez fundację, no i zbierają po prostu pieniądze na jakiś szczytny. Czy możecie powiedzieć, panowie, ile osób doświadczyło już dobrodziejstw od was, jeśli chodzi generalnie o... Generalnie co event jest to zbierane z reguły po prostu na jakieś... Na konkretną osobę, tak? Na konkretne osoby zawsze, z reguły na dzieci. Dostajecie jakiś sygnał z zewnątrz, czy sami się orientujecie, kto potrzebuje? Z reguły jest tak, że zgłaszają się do nas po prostu osoby potrzebujące. Wiedzą, że będzie... To też w głównej mierze nas mobilizuje też do tego, bo jeśli mamy sygnał, że jest osoba potrzebująca, no to aż się po prostu chce to robić, prawda? Żeby po prostu komuś pomóc. No to nasuwa mi się teraz pytanie następujące. Taki event wymaga dużej logistyki. Ile macie osób i jak wygląda organizacja takiego eventu? W tej chwili po tym wszystkim, jak zmieniły się troszkę struktury, bo jest nowy zarząd i tak dalej. Powiemy też za chwilę. Doszło do klubu, że tak powiem, kilka osób, które chcą chętnie nam pomagać. Zapaleńców. Tak jest. To są ludzie, którzy naprawdę muszą porzucić na kilka dni, kilka chwil, czasem. No nie wiem teraz, jak to swoje powiedzieć. Swoje obowiązki trzeba, i poświęcić się eventowi. Generalnie chodzi o to, że około 12-15 osób musi być cały czas w ruchu. Nawet teraz my jesteśmy... Podczas zawodów, a przed zawodami? Podczas zawodów trzeba tych ludzi 40-50. Aha, rozumiem. A to mówię przed zawodami, czyli tyczenie terenu, zabezpieczenie terenu, powiedzmy... Otaśmowanie. Ustalanie, kto jest za co odpowiedzialny. Ma być bezpiecznie przede wszystkim, to już tutaj mówię o stricte, jak jesteśmy na terenie. Natomiast jest taka grupa, znowu, że tak powiem, oddzielna nas, wybranych z nas wszystkich. Składamy pisma w odpowiednie miejsca, które muszą być złożone. Wszystko formalnie działa sobie z jednymi ludźmi, drudzy robią event tam, potem wszyscy razem kombinujemy, żeby to się udało, nie? Rozumiem. Powiedziałeś o zmianie władz, tak? Tak. W naszej rozmowie kuluarowej wspomniałeś, że to miesiąc temu miało miejsce zebranie walne, tak? Tak. I wybór nowego prezesa. Zostałeś nowym prezesem. Cyprian został skarbnikiem. Powiedzcie mi, mówiłeś o świeżej krwi. To znaczy? To znaczy, sytuacja taka, jak to nasz status przewidywał, zebranie walne co 3 lata i tak dalej. Po tych wyborach ustaliliśmy w ten sposób, iż stawiamy na młodzież. Co widać. Stawiamy na młodzież, to są osoby, które naprawdę są chętne. Ktoś, kto jest w strukturach klubu od samego początku, widział organizację ludzi, którzy są od początku, a którzy są już troszeczkę wypaleni. Wszystkich równo traktuje się jako tak, natomiast widać, że ci młodzi
też nam dają takie skrzydła, że to... No, świeża krew. I jedziemy, panowie dajemy to, my sobie nie możemy pozwolić na to, że my im nie pozwolimy, że my też damy radę. To są rzeczy, które po prostu trzeba robić z serca. I tutaj myślę, że ludzie, którzy chcą to robić, to zawsze nas znajdą i powiedzą, jak mógłbym się zapisać do klubu. Zostaliście obdarzeni zaufaniem, bo rozumiem, że wybory to jest właśnie zaufanie do człowieka. Mhm. Powiedzcie mi, jaką macie wizję działania tego klubu w najbliższym czasie? No bo mówiliśmy tutaj, że te eventy, że tych eventów było sporo i tak dalej. Rozumiem, że to będzie pewnie ciągle główna wasza działalność, ale jak ją widzicie w najbliższym czasie? No generalnie, jeżeli już robimy jakiś event, to tak jak powiedział przedtem Cyprian, do nas się zgłasza dużo ludzi. Nie wszystkim jesteśmy w stanie pomóc. Jednak jak już mamy takie... Mówimy o ludziach, którzy potrzebują pomocy finansowej. Tak jest. Chodzi o wszystkie imprezy charytatywne. Więc działamy na tyle, na ile jesteśmy w stanie to ogarnąć, bo też nie możemy zrobić coś za dużo, bo nas na to nie stać, więc robimy tak, jak najlepiej umiemy to robić, dość to wychodzi. Naszymi planami na przyszłość jest dalej promowanie Myślenic, czyli miasta i gminy Myślenice, offroadu, bezpiecznego offroadu, promowanie pewnej pięknej rzeczy, która się urodziła podczas trwania tych eventów z roku na rok, że ci ludzie przyjeżdżają dlatego, żeby pomagać komuś. Oni nie patrzą na koszta, które poniosą ze względu na to, że tam są, tylko przyjeżdżają z uśmiechami na twarzy, witają się z nami jak najbliższa rodzina, siadają w swoje sprzęty, jakie by to nie były, jakiej klasy, jakiej wartości i wszyscy jadą równo w jednym celu – pomóc. Mhm. Tam nie ma przepychanek, kłótni, tam jest wszystko... Znaczy, rywalizacja jest, ale rywalizacja jest bardzo zdrowa i jest w tle jest ta pomoc charytatywna. Dokładnie. Jeszcze Cypriana zapytam, no bo też się nasuwa takie pytanie, jeśli klub działa, no to musi mieć jakieś finanse, prawda? Tak. Jak to wygląda w tych strukturach waszych? Jak sobie radzicie finansowo? Pisowe to jest taka kasa na start, dzięki której klub może w ogóle przez rok jakoś funkcjonować, bo wiadomo, mamy też swoje opłaty, na przykład księgową, którą no, jako stowarzyszenie musimy opłacać, ale też bardzo ważną rzeczą jest dla nas pomoc sponsorów, którzy są z nami związani, niektórzy od wielu, wielu lat, niektórzy całkiem od początku klubu. No bo wiadomo, organizacja takiego eventu to są koszta, bo trzeba zakupić na przykład taśmy, które tu nawet widać na zdjęciu. Także no, wbrew pozorom to wszystko też kosztuje. W każdym razie bez sponsorów by się to też nie udało. Budżet zamykacie. Tak, tak jakoś się udaje. Koniec z końcem wiąże. Koniec z końcem się wiąże. Dobrze, to przejdźmy teraz do kwestii najbliższej. Szykujecie następny event, tak? Co to będzie, gdzie, kiedy? Zapromujcie to. W dniach 8 oraz 9 czerwca na terenie Krzyszkowic, na terenie Glinnika, takiego wyrobiska gliny, które tam słynne już jest, takie powiedzenie na to, organizujemy event charytatywny na pomoc Zwójce Rodzeństwa Niepełnosprawnych Dzieci. Mhm. Powiem, co będzie dało się w sobotę. Oprócz tego, że będą atrakcje dla najmłodszych, będzie to zjeść, będzie kuchnia polowa, będą kiełbaski, będą również dmuchańce dla dzieci, takie rzeczy, festiwale kolorów, piana. Oprócz tego będą 4 klasy samochodów terenowych, które będą startować. Będzie klasa turystyczna dla samochodów bardzo mało zmodyfikowanych, praktycznie cywilnych, dla osób chętnych. Będzie klasa Adventure. Widzimy na zdjęciu tutaj klasę turystyczną, pomieszaną tam, powiedzmy, z Adventure różni się troszkę bardziej zmodyfikowane samochody. Będzie klasa Pro Adventure, cięższe samochody, bardziej przebudowane, które mają cięższy teren i klasa Extreme, która ma, że tak powiem, w Polsce najcięższe, no w ogóle w Europie i na świecie, najcięższe zmagania, jakie można, bo tam nie ma ograniczenia sprzętowego. Najtrudniejszym terenie. Natomiast w niedzielę będzie organizowany cross i quad i o tym powie Cyprian parę słów. Właśnie, bo z tego, co prezes powiedział, to jesteś odpowiedzialny, Cyprian, za quady i motocykle, tak? Tak. Powiedz parę słów. Wiąże się to z tym, że mieliśmy dużo zapytań, jako że nawet w samej nazwie jest Myślenicki Klub Motorowy, więc to jakoś tam się kojarzy z motorami i z historią naszego klubu. Mieliśmy wiele zapytań właśnie od ludzi, którzy posiadają takie sprzęty typu motor czy typu quad, no bo nie każdy może sobie pozwolić na zmotę, no bo wiadomo, że wiąże się to ze znacznymi kosztami. A motor czy quad jest to takie, powiedzmy, bardziej urządzenie powszechne. No i w odpowiedzi na takie właśnie zapytania zdecydowaliśmy, aby zorganizować już 2 klasy. Quady mieliśmy w zeszłym roku, chłopaki byli zadowoleni,
Pytali się, kiedy następna impreza, więc doszliśmy do wniosku, że no, trzeba im to umożliwić, a zwłaszcza, że naszym celem jest, aby wszystko było bezpieczne, więc po co mają jeździć po lasach, jak mogą po prostu wyjeździć się u nas, żeby tak, było oczywiście. Wszystko bezpieczne, no i przede wszystkim legalne, nie niszcząc nikomu. Czyli nie. Sobota 8 samochody, 9 w niedzielę kontynuujemy event z motocykle. Motocykle i kłady. I kłady. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich serdecznie tutaj do oglądania. Chciałem wspomnieć i podziękować, iż strażacy, którzy przyjeżdżają nam pomóc w eventach, zabezpieczają teren. Bardzo dziękuję za to, że wyrażają chęć wsparcia i pomagania. I oczywiście każdej osobie, która się przyczyniła w jakikolwiek sposób, żeby te eventy się wydarzyły, chciałem w tej chwili serdecznie wszystkim podziękować i zaprosić wszystkich. Zapraszamy, oczywiście ja się do tych zaproszeń przyłączam, chociaż nie przyłożyłem ręki do organizacji tego eventu, ale na pewno będzie miło tam pojechać i zobaczyć, jak się tam placie w błocie. Zapraszamy oczywiście z kawem. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni event w tym roku, który będziecie organizować, tylko macie pewnie w planach tak, jeszcze też, jakieś... Też mamy taką właśnie nadzieję, żeby coś jeszcze zrobić. Że będziecie cały czas działać. Bardzo Wam dziękuję przede wszystkim za to, co robicie, bo to jest piękne, że łączycie sport z działalnością charytatywną, że pomagacie ludziom, a jednocześnie dostarczacie im emocji sportowych. No i powiem tyle, do zobaczenia na trasach eventów waszych w Krzyszkowicach, tak? Dokładnie. 8-9 czerwiec, zapraszamy serdecznie. Będzie się działo, będzie co oglądać. Naprawdę świetna zabawa. Trzymam za Was kciuki w takim razie. Państwu dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy.